Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, oczywiście materiale pogadankowym. I to będzie recenzja, ciężko powiedzieć, że to będzie recenzja, raczej stricte moje jakieś takie max przemyślenia. Postanowiłem troszeczkę porozmawiać na temat właśnie tych dwóch rezydentów nowej jakby epoki, którą sobie twórcy stworzyli. Otóż, moi drodzy, nowy rozdział Rezydentów, który Capcom wypuścił i ma zamiar zrobić z tego na pewno niewątpliwie trylogię, to Resident Evil 7 i Resident Evil 8. Ponadto ma jeszcze być Resident Evil 9, oczywiście, który jeszcze nie został zapowiedziany i pewnie przez dłuższy czas nie zostanie zapowiedziany, ale ma to być swoistego rodzaju trylogia. Trylogia trzech nowych części Rezydenta. Wszystkim, moi drodzy, najpierw kilka słów o Resident Evil 7, moi drodzy. Resident Evil 7 był to tytuł kompletnie nowy, było to kompletnie nowe spojrzenie na survival horror. Gra została kompletnie przemeblowana. Gra, moi drodzy, została kompletnie przemeblowana. Przeszła swego rodzaju rewolucję taką, który przeszedł Resident Evil 4 swego czasu. Resident Evil 7 Biohazard skupia się, moi drodzy, na nowym bohaterze. Nowym bohaterem jest Ethan Winters. Jest to kompletnie osoba nieznana w uniwersum. Nie jest to żaden super bohater, jak to bywało w Rezydentach. Mianowicie chodzi mi o to, że Ethan Winters nie jest żadnym żołnierzem. Nie pracował w żadnej specjalnej jednostce, nie wiem, RPD Star i tak dalej, i tak dalej. Jest po prostu zwykłym gościem. Fabuła polega na tym, że Ethan Winters dostaje wiadomość od swojej żony, od niejakiej Mi Winters, która mówi mu, żeby nie przyjeżdżał po nią, zapomniał o niej. Oczywiście Ethan Winters bagatelizuje sobie tutaj tą informację, no i postanawia wybrać się we wskazane miejsce. Gra dzieje się w Luizjanie, gdzie Denwal. Wiem, że to są jakieś fikcyjne miasta, jest to jakiś bagnisty teren. Akcja generalnie dzieje się w 2017 roku, jak dobrze pamiętam. Natomiast dlaczego ta informacja o Mi Winter jest taka dziwna? Otóż, moi drodzy, Mia Winters od 3 lat po prostu nie żyje. Mia Winters od 3 lat nie żyje i tam dostaje informację swojej żony, która tak de facto nie żyje, więc postanawia po prostu pojechać we wskazane miejsce i ją odnaleźć. Na miejscu zostajemy gównianą posiadłość, w której grasuje sobie wesoła rodzinka o nazwie Bakers. W skład tej rodziny wchodzi Jack, Zoe, Lucas i jego żona, tylko teraz nie pamiętam, jak jego żona miała na imię, chyba Margaret, tak mi się wydaje. Oprócz Bakersów również w tej posiadłości grasuje sobie pewnego rodzaju dziewczynka o nazwie Evelyn, przez którą dzieją się dziwne rzeczy. Ale nie będę jakby spoilerował i rozwijał dużo bardziej tej fabuły, bo myślę, że Resident Evil 7, podobnie jak Resident Evil 8, zasługuje na ogranie, mimo że ja z początku bardzo mocno sceptycznie podchodziłem do tego tytułu. Przede wszystkim nie podoba mi się perspektywa pierwszej osoby. Było to dla mnie coś dziwnego, jeżeli chodzi o Rezydenta. Nigdy ta perspektywa pierwszej osoby w tych grach nie występowała. Nagle dostajemy perspektywę pierwszej osoby. Ale przekonałem się do tego tytułu, jak zacząłem w niego szpilać. Dość fajna grafika na silniku Engine. Naprawdę prezentowała się zajebiście i prezentuje się zajebiście. Ponadto tytuł ten, czyli Resident Evil 7, bo tak trzeba powiedzieć, dostał upgrade w cudzysłowie graficzny 60 klatek, jakiś tam ray tracing, więc też jakieś tam wsparcie jest. I mało tego, tytuł ten można ogrywać na PlayStation VR i uwierzcie mi, że to jest chyba najlepsza gra na PlayStation VR, jaką możecie dostać. Bez kitu. Ogrywanie tej gry nawet bez VR-a dla mnie było momentami jakimś wyzwaniem, a w VR-ze
No na pewno bym narobił wnachy, nie? To jest bez apelacji nie narobiłbym wnachy. Wracając do fabuły. Moi drodzy, przemierzamy posiadłość Bakerów. Oczywiście walczymy sobie z przeciwnikami, a raczej z rodziną Bakerów. Jack Baker w tej grze jest zrobiony troszeczkę na wzór tyrantów, którzy za nami po tej chacie po prostu sobie śmigają i nas gonią, przewijają się. Później zmieniamy trochę scenerii. Powiem szczerze tak, o ile jeszcze posiadłości Bakerów czuć bardzo mocno klimat i jest naprawdę przyzwoicie, jest naprawdę dobrze, tak po opuszczeniu rezydencji Bakerów, a raczej już bliżej końca gry, ten klimat bardzo mocno się ulatnia i wchodzi bardzo duży motyw akcyjniaka ze strzelaniem. Czy mi się to konkretnie podobało? Może nie do końca, bo jednak Resident moim zdaniem osobiście powinien być bardziej klimatyczny. Tutaj ten klimat troszeczkę jest zabity przez tą akcyjność. Ale w całym rozrachunku, jak podsumowując tę grę do kupy całkowicie, uważam, że gra naprawdę jest przyzwoita i Resident Evil 7 jest dobrym po latach otwarciem nowej trylogii i naprawdę uważam, że warto w tą grę zagrać, aczkolwiek jeżeli ktoś jest bardzo mega fanem serii Resident Evil, jest mega fanem uniwersum Resident Evil, to tutaj tego Residenta zbyt dużo nie znajdzie. Niestety samego Residenta w tym Residencie kompletnie nie ma. Trzeba brać ten tytuł na zasadzie gry zupełnie innej. Gry stricte survivor horror, ale nie powiązaną z serią Resident. Oczywiście ktoś pewnie napisze, że w tej grze występują jakieś nawiązania do Residenta. Tak, występują. Ale tych nawiązań do uniwersum Resident Evil jest tak mało, że ktoś, kto w ogóle nie zna serii Residenta, to w ogóle się nie skapnie, w którym momencie jest powiązanie z serią i uniwersum Resident Evil. Także moi drodzy, tytuł ten powinien się generalnie nazywać moim zdaniem całkowicie inaczej, na pewno nie Resident Evil, a również odniósłby na pewno jakiś sukces. Ale niestety jest to Resident Evil 7. Ja tej ocenie, a raczej przepraszam, ja tej grze dałem ocenę między 6,5 a 7. A raczej bliżej siódemki, tak jak sama nazwa jest siódmą częścią gry, to siódemkę tej grze dałem. Bo faktycznie po przejściu tego tytułu czułem dosyć fajną satysfakcję z ogrania tej gry. Naprawdę opowieść dosyć fajna, dosyć elegancko zrobiona. Szczerze powiedziawszy, polecam zapoznać się z siódemką i generalnie zaczynając wygrywać ósemkę, proponowałbym najpierw skupić się na ograniu siódemki, bo jednak moim zdaniem, myślę, że ktoś to też by potwierdził, ósemka jest trochę bardziej powiązana z siódemką, więc wypadałoby zagrać siódemkę, żeby potem sobie zagrać ósemkę i niektóre rzeczy z ósemki będą dla nas dużo bardziej zrozumiałe niż nie ogrywając generalnie siódemeczki. Także ja tej grze dałem również 7, świetny tytuł, polecam, fajnie się grało. To tyle wstępu generalnie, bo nie chcę jakby za dużo na temat siódemki gadać, bo też już jakoś tak mocno nie pamiętam tej gry. Nie chcę wam też jakby mocno spoilerować tego tytułu, chociaż on już trochę na rynku jest, ale na pewno się znajdzie ktoś, kto tej gry nie ogrywał, na pewno ktoś by chciał sobie tą grę pograć. No motyw Bakerów, jak najbardziej spoko, motyw domu Bakerów również spoko. Jest to takie troszeczkę nawiązanie do rezydencji z jedynki. Natomiast mówię, czym dalej w las, tym klimat tego rezydenta troszeczkę gdzieś się ulatnia i wchodzi mocniejszy akcyjniak. Moi drodzy, teraz przechodzimy do najnowszego rezydenta, którego dosłownie skończyłem kilkanaście dni temu. Jeszcze tylko wspomnę, że tutaj przejście gry zajęło mi około 7 godzin. Natomiast tutaj przejście gry mi zajęło około 10 godzin. Moi drodzy, Resident Evil Village. Oczywiście nieoficjalnie jest to Resident Evil 8, natomiast jak widać nie ma tu żadnej numeracji. Jest Resident Evil Village, czyli tak zwana
wioska. Moi drodzy, Village jest jakby, raczej na pewno jest kontynuacją Residenta 7. Mamy tutaj dalsze losy Ethana Wintersa, mamy tutaj dalsze losy Mii Winters i mało tego, oprócz Ethana Wintersa i Mii Winters występuje również ich córka, raczej Bobas, który został poczęty w miłości Ethana Wintersa i Mii Winters, czyli Rosemary Rose. Oczywiście, tutaj troszeczkę mocniej poszli w nawiązania do uniwersum Residenta. Tutaj na posterze jest Chris Redfield połączony z Wilkołakiem. Taki mindfuck, bym powiedział. W każdym razie, no cóż, trafiamy Ethanem Wintersem do wioski, gdzieś w Rumunii. Musimy odnaleźć oczywiście naszą córkę Rose, która została uprowadzona. Mia Winters, może nie będę mówił, co tam z nią ciekawego się dzieje, bo też jakby nie chcę tutaj spoilerować mocno fabularnie, bo też zdaję sobie sprawę z tego, że ten tytuł ma coś około roku i na pewno nie każdy tą grę przeszedł, więc tak próbuję opowiedzieć ogólnikowo, żeby jakby nie zdradzić za bardzo fabuły, bo ktoś może po prostu na tym ucierpieć. Otóż jak mówiłem, trafiamy do przyjaciółowej wioski gdzieś w Rumunii. Oczywiście głównym bohaterem jest ponownie Ethan Winters. W wiosce przeciwników mamy kompletnie innych, całkowicie innych przeciwników, których mieliśmy w Resident Evil 7. W 7 mieliśmy, jakby to powiedzieć, tak zwanych pleśnioków, tak zwanych przeciwników stworzonych z pleśni. Tutaj, moi drodzy, występują wilkołaki, tak, dobrze słyszeliście, wilkołaki, wampiry i jakieś dziwne inne pokraszne maszkary. Gra kręci się wokół czterech głównych bossów. Są to tak zwani lordowie, lordzi, którzy sprawują pieczęć nad przysłowiową wioską. Oczywiście musimy się z tymi lordami rozprawić. Wraca kupiec. Kupca akurat nie było, z tego co ja pamiętam, w Rezydencie 7 chyba. Tutaj kupiec powraca. Trochę zaczerpnięty z Resident Evil 4. Dosyć dużo broni, dosyć dużo upgrade'ów. Ponownie wioska, moi drodzy, bardzo klimatyczna. Generalnie wioska zrobiona jest troszeczkę na taki mini sandbox, ale taki dosłownie mini. W pewnych etapach gry możemy się wracać w pewne miejsca, żeby sobie przeszukać, otworzyć i znaleźć dodatkowe skarby, skarbusie. Trzeba odkrywać różnego rodzaju skarby, które oczywiście potem standardowo sprzedajemy u kupca, dostajemy za to walutę leje. Pieniążki, dzięki temu kupujemy sobie różnego rodzaju osprzęt. Graficznie gra stoi dość wysoko. Generalnie wioska jest bardzo ładnie zrobiona. Bardzo ładnie jest zrobiony zamek Dimitrescu. Widać tam, że twórcy się przyłożyli do tego zamku Dimitrescu. Gorzej wypada sceneria związana z Morą. Średnio wypada sceneria związana z Heisenbergiem, ale jeszcze domek Beneviento również wypada całkiem przyzwoicie, więc wychodzi na to, że Capcom mocno postawił na pierwszą połowę gry. Świetnie przygotowali wioskę, świetnie przygotowali zamek Dimitrescu, troszkę gorzej Beneviento, gorzej Morrow i gorzej Heisenberga, czyli spadkowo po raz kolejny, podobnie jak w Resident Evil 7. Klimat do połowy gry zajebisty. Wioska Dimitrescu, szczególnie Beneviento, domek Beneviento lalkarki. Tam jest, to jest generalnie najstraszniejszy etap, jaki był w Residentach od edycji 7, bez kitu. Są tam takie momenty, że można się wstryknąć i wystraszyć. Natomiast Morrow widać, że jakby nie mieli tyle czasu, ile by chcieli. I etap Morrow został moim zdaniem, i raczej nawet nie moim zdaniem, ale jest to potwierdzone. Etap Morrow został dosyć mocno wycięty i skrócony względem tego, co tam tak naprawdę miało być. No i później jest Heisenberg, fabryka Heisenberga,
która no, zmienia się z klimatu strachu, survival horroru w akcyjniaka po raz kolejny. Dosłownie ten sam zabieg, który był w Resident Evil 7. Widać, Capcom nie potrafi zbalansować klimatu swoich gier. Oni dobrze zaczynają, a po prostu czym dalej w las, tym to wszystko gorzej wypada teoretycznie. Choć, no nie powiem, po raz kolejny czekałem ponad rok czasu, żeby się zabrać za ten tytuł, bo znowu nie podobało mi się to, że ta gra jest z perspektywy pierwszej osoby, z oczu gracza, ale w momencie, kiedy zaczyna się w tą grę grać, kiedy się wsiąknie w ten tytuł, to wierzcie mi, że ciężko się od niego oderwać. Naprawdę ciężko się od niego oderwać. Jest dobrym tytułem. Jest świetną kontynuacją rodziny Wintersów. Właściwie ósemka kładzie większy nacisk na rodzinę Wintersów. Oczywiście w ósemce Winters był antagonistą, który dopiero zaczynał, ale tutaj wszystko się kręciło wokół rodziny Bakersów. Winters był dopiero nowym bohaterem. Dopiero tutaj poznawaliśmy Mię, co się wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o Residenta Village, tutaj bardziej jest nastawione na rodzinę Wintersów i jest to poniekąd w pewnym sensie domknięcie pewnych wątków z siódemki, aczkolwiek z otwartą furtką na Resident Evil 9. Natomiast nie będę wam zdradzał szczegółowości tego tytułu, bo tak jak powiedziałem, nie chcę wam za bardzo spoilerować. Zresztą ten materiał pewnie troszkę będzie trwał jeszcze przez chwilę. Graficznie, moi drodzy. Wioska przedstawiona świetnie. Zamek Dimitrescu bardzo dobrze przedstawiony graficznie. Benevento również. Niestety miejscówka Morał troszkę gorzej i Heisenberg też gorzej. Minus tej gry, brak polskich napisów, brak polskiej lokalizacji na konsole, na PS4 i na PS5. Niestety tytuł ten nie posiada polskich napisów. Na PC-ta również nie posiada polskich napisów, ale na PC-ta można się pomóż, że tak powiem, spolszczeniem stworzonym przez graczy dla graczy. Wystawiłem tej grze ocenę 8. Oczko wyżej od Resident Evil 7. Wydaje mi się, że ta gra zasługuje na 8. Mimo że nie jestem zwolennikiem tych nowych Residentów, to gra sama w sobie naprawdę jest świetna. Dlatego u mnie został ten tytuł 8. Zasłużoną 8. Bardzo ciekawy soundtrack. Momentami faktycznie fajnie gdzieś tam przygrywa. Ilość zagadek oczywiście w tym Residencie jest znikoma. Nie ma tego zbyt dużo. No i też te zagadki nie są jakoś bardzo skomplikowane. Aczkolwiek coś gdzieś czasem trzeba zrobić, co nie jest złe. Wsadzili tutaj, moi drodzy, też motyw polowania na zwierzątka. W samej wiosce mamy do polowania kury, świnie, ryby. Kruki sobie możemy odstrzelić. I no nie jest to takie zabijanie bez sensu, bo z tych zwierzątek otrzymujemy mięsko, które możemy zainwestować u naszego handlarza Duke'a, który znowu przygotowuje dla nas posiłek. I zjadając ten posiłek otrzymujemy jakiegoś boosta, na przykład do większego życia, lepszego sprintu, czy też do na przykład blokowania ciosów od przeciwników. Chyba tyle, jeżeli chodzi o Village. No tak jak mówiłem, nie chcę tutaj za bardzo zdradzać fabuły, aczkolwiek jeszcze mi się coś przypomniało. Bardzo przeciętnie ten tytuł, moi drodzy, chodził mi na PlayStation 5. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Natomiast w grze, o ile klatka rzeczywiście został zachowany idealnie, tak zauważyłem, że w niektórych momentach dogrywają nam się, moi drodzy, elementy otoczenia. To jest w ogóle, moim zdaniem, dziwaczne. Przykładowo podczas biegnięcia przez wioskę, przed mordą, czy tam gdzieś w oddali dogrywa nam się jakieś drzewko, jakieś liście. No, nie powinno tak być. W całej grze znalazłem jednego glitcha, mianowicie w fabryce Heisenberga
kiedy przez ścianę przechodzi pewnego rodzaju przeciwnik, to resztki kamienia ze ściany zostają i po prostu lewitują. Także to raz mi się tak zdarzyło. Także bardzo, bardzo dziwacznie na PlayStation 5 to momentami działa. Nie wiem dlaczego, akurat w wiosce tylko zauważyłem dogrywanie się elementów, aczkolwiek w innych miejscówkach tego problemu jakby już nie było. Właściwie tyle, moi drodzy. Tyle. Tyle odnośnie Village. 8 ode mnie ocena, natomiast jeżeli chodzi o Resident Evil 7, to jest ocena 7. Nowe otwarcie serii Resident Evil. Poczekam na część 9, która pewnie domknie kolejne jeszcze wątki zawarte w części 8. No i co ode mnie mogę wam więcej powiedzieć? No, mimo że nie przepadam za tymi Residentami ze względu na FPS-owe podejście, to jednak ogrywając te gry bawiłem się na nich dobrze i zmieniam, po ograniu tych gier zmieniłem zdanie na temat tych gier, aczkolwiek dalej będę podtrzymywał, że nie jest to Resident Evil, a powinny to być kompletnie inne gry. Mało zawartości Residenta w Residencie. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że materiał nie zanudził was na śmierć. Nie był on idealny, przypuszczalnie. Pewnie był nudny. Ale no, do cóż mogę poradzić? No cóż mogę poradzić? No jakoś tak wyszło. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za łapki w górę, łapki w dół, komentarze. Generalnie kumplu złote, koleżanko złota. Zostaw sobie subskrybucję. Łapeczkę w górę, łapeczkę w dół, komentarzyk. Kumplu złoty, napisz, czy grałeś w Resident Evil 7, czy grałeś w Resident Evil 8. Czy te Residenty ci się podobały? Za co te Residenty lubisz? A jeżeli w nie jeszcze nie grałeś, to polecam generalnie zagrać. Gwarantuję, że przychodząc z Resident Evil 7 i Resident Evil 8 będziesz się dobrze bawił. Także trzymaj się, pozdrowionka, elo, elo, pa, pa.